Siemeczko, z tej strony Roxek i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, gramy w StarVigard. Jest to, słuchajcie, gierka, w której możecie robić własne obrazy i je sprzedawać za robuxy, tak po prostu, i zarabiać te robuxy oczywiście. Także jest to, moim zdaniem, mega fajna gra. No i jak wiecie, jak ogólnie śledzicie mnie na przykład na Discordzie, jak tam jesteście na Discordzie, to wiecie, że ja ostatnio, słuchajcie, małą topkę sobie wbiłem w Please Donate. Wydałem tam prawie 400 tysięcy robux. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale no, tak jakoś wyszło, słuchajcie. Także dzisiaj też się postaramy trochę wydać, tak około 10 tysięcy może. Ale słuchajcie, mam dla was mały challenge. Każdą łapkę w górę pod tym filmem i każdy sub to dodatkowe 5 robux w kolejnym filmie do wydania. Także serio, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i zobaczymy, ile tego się zbiera. No 1000 łapek w górę, to słuchajcie, 5 tysięcy robux dodatkowe w kolejnym filmie, więc myślę, że wam się spodoba ogólnie taka seria z rozdawania robuxów. Myślicie, sorry za tą przerwę, już słuchajcie, wracamy, będą regularnie filmy. No i jeszcze jak nie graliście w moje gierki, to zapraszam, link macie w opisie, bo właśnie z tych gierek mam właśnie robuxy, żeby po prostu nagrywać takie filmy. Także co, ogólnie sobie przejdziemy do odcinka, po prostu lecimy obczaić nową gierkę. Znaczy ona chyba nawet nie jest nowa, ale uznajmy, że jest nowa, okej? Okay? Dobra, więc słuchajcie, na start bierzemy sobie nasze stanowisko, okej, okay, zaklejujemy, spoko. I teraz możemy edyto, jak to działa, okej? Okay? Okej, czy tu mam jakieś gamepassy? Ja sobie może chciałbym spróbować zrobić w ogóle jakkolwiek. Dobra, dajmy test, spoko. I teraz możemy rysować po prostu. Dajmy sobie tak. Okej, okay, nie, to możemy kupić więcej miejsca. Ja chcę ogarnąć na przykład obraz. Jak ja mogę obraz namalować? A tak, to jest dobra. To namalujmy może super obraz, znaczy bardziej napis. Dobra, dajmy sobie Teddy, o nie, brakło mi. Ja, słuchajcie, nie potrafię rysować, więc dobra, dajmy sobie Teddy noob, mam nadzieję, że każdy się rozczyta. I jeszcze teraz możemy sobie kupić na przykład frame kolory. Ja nie będę to kupował może na razie. O, możemy sobie nazwać jeszcze to Teddy noob oczywiście. I słuchajcie, teraz mogę to... Ej, co jest, jaka fajna animacja. Ej, kozakierka moim zdaniem. Dobra, to jest dobry content może z tego być, spoko. I jak ja teraz to mogę tak sprzedać po prostu? Mamy to, spoko. I teraz, słuchajcie, musimy mieć moją cenę, okej, okay. Aha, musimy po prostu wysłać, bardziej wkleić nasze ID, albo koszulki, albo game passa. I dajmy sobie jakiegoś losowego game passa z Rebirth Champions. Dobra, tak, spoko. I teraz, tak działa, dobra, mogę wrzucić game passa z Rebirth Champions. I słuchajcie, teraz tu, ja widzicie, to jak ktoś to kupi, to będzie miał game passa z Rebirth Champions. I dodatkowo jeszcze, no, wesprze tam twórcę, jakoś nie wiem jak to działa dokładnie. A słuchajcie, możecie tutaj sprzedać własne obrazy. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Także ja jeszcze, słuchajcie, zaproszę więcej osób. Zaproszę po prostu więcej osób, słuchajcie, z mojego Discorda. Discord jest już Roxek, macie w opisie. I serio, Kamas kupił tego Game Passa. Dzięki, Kamas, dzięki. Fajnie, fajnie, bardzo dobry Game Pass. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze na szybko zapraszam kilka osób z Discorda i sobie obczajmy ich ogólnie te obrazy po prostu. Dobra, to lecimy, słuchajcie, pierwsza osoba to jest Pawełek. Okej, okay, spoko. Co tutaj ma Pawełek do kupienia? Ma Creepera, ma latającą świnię i ma, słuchajcie, sus, okej, okay. Czy to jest Yoda? Czy to jest Yoda Among Us? O mój Boże, dobra, ja to potrzebuję, naprawdę, słuchajcie, bierzemy to, ja to kupuję i dobra, za 5 robux, spoko, jak najbardziej, słuchajcie, dzisiaj wydajemy około 10 tysięcy, ale jak już mówiłem, kaszłam w górę i, aha, nie zadziałało, serio? O nie, dobra, a to jest drogie w sumie, to jest 1000 robux, to może potem, a tego creepera mogę kupić czy nie mogę? Okej, okay, za 100 robux niby, także spróbujmy sobie. I słuchajcie, tak działa, okej, okay. Teraz słuchajcie, ja to mam w artach po prostu, mam creepera i to bardzo fajnie. Spoko, ja sobie ogólnie powiększę już inwentory, bo ja wiem, że ja tutaj będę miał strasznie dużo tego. Także bierzemy sobie to i słuchajcie, lecimy dalej, jeszcze czat tu jest, o, jest czat, bardzo fajnie. Spoko, a tamto kupiłem, a nie, tamto kupił ktoś inny, spoko, okej, okay, czy tak to działa? Okej, okay, teraz po prostu mam to w inwentory, dobra, to lecimy dalej, kto tu ma kolejny, kto to jest? Ergi. O Boże, ale Erg tutaj ładnie namalował. Baby Yoda za 10 tysięcy robux. No to słuchajcie, jak będzie dużo łapek, to może to kulpie w kanifie. Tu mamy zenitsu, a tu mamy... To jest... W sumie to nie wiem, co to jest, okej. Okay. A tego zenitsu w sumie możemy mu ukryć za 1500 robux. Niech ma Ergi, bardzo długo już też go znam, więc czemu nie? Słuchajcie, kupmy mu to. No i łatwo ukradziony obraz, łatwiutko, teraz go mogę sprzedać za drożej. Tober tutaj, co tu ma Tober? Ma tu... O, ej, to jest fajne w sumie. Takie sterary, bardzo fajnie. Tu mamy jakieś... Zero tu, okej, okay, to może odpuszczę. A tu nic nie ma, dobra, to może trochę potem, może potem przejdziemy sobie, obczajmy. Tu jest Ukiro, Ukiro na razie maluje, to ja sobie poczekam, spoko. Robi wra... Czy to naprawdę? Nie, słuchajcie, tego kebaba musimy kupić za 1001 robux. Robi wrażenie, po prostu 30-centymetrowy potwór. No to bierzemy, bierzemy jak najbardziej. I ja widzicie, teraz mamy taki piękny obraz. No słuchajcie, ten obraz naprawdę potrzebujemy. Jak go idę wystawić, umiem normalnie idę go wystawić. A w sumie nie chcę go wystawić, bo jeszcze ktoś go kupi. No ale to, słuchajcie, jest dowalony obraz, naprawdę. No, robi wrażenie, robi wrażenie. To jest coś, okej, okay. Coś za 10 robux.
Robux. No to ja sobie kupię to coś, czemu nie? Jak najbardziej, słuchajcie, jak najbardziej sobie to kupimy. Jazda, bierzemy, spoko. No i lecimy dalej, tu mamy, słuchajcie, Suzuki. Suzuki, co ta malowa Suzuki? Ma pieska, ma tutaj truskawkę i ma tutaj noob do minus. Okej, za 100 Robux to jest wszystko. Tu jest coś od Suzuki, tu jest od Suzuki, a tu jest od innej osoby. Okej, czyli po prostu kogoś pracę to sobie kupił. To ja może kupię sobie, słuchajcie, może tego pieska. Dobra, weźmy sobie tego pieska, spoko. Bierzemy i Delmę kupujemy za 100 Robux, spoko, bierzemy jak najbardziej. I słuchajcie, mamy kupione i teraz mamy kolejny art. Ile już tego mamy? Dzisiaj, słuchajcie, dopełniamy tak 10, myślę. Okej, kolejna osoba, Lord Matisek. Lord Matisek, co ma do kupienia? Co, 2000 to trochę dużo, okej. Co to jest? Nie, on to serio zrobił, powiedziałem na Discordzie, żeby to zrobił. I on to serio zrobił. No, czy to ogólnie jest podobne do oryginału, to słuchajcie, to sami sobie ocencie. Ale dobra, ja to biorę oczywiście. Ja to biorę jak najbardziej, 1000 Robux. Naprawdę potrzebuję tego w moim jak to nazwać, tutaj historii? Takim, no po prostu takim muzeum. Dobra, nazwijmy to muzeum może. No dobra, w sobie ekwipunku, okej, niech będzie ekwipunku. Piotrek, na razie nic nie ma, to lecimy dalej. Ej, to w ogóle na spokój, za 5 Robux tylko. Dobra, bierzemy to jak najbardziej. Ja jeszcze ten szereg. Dobra, bierzemy to. I słuchajcie, 5 Robux kupione, dzięki, dzięki. Dalej, Eryx, okej, co on tutaj ma? Ma tu mopę, okej, spok, tu ma wyrka. Chwila, czy to jest wyrek? Tak, to wygląda trochę jak wyrek, okej, spoko. To fake, nie ufaj mu, okej, spoko. I mamy też coś takiego dragona za 3000. No drogi trochę jest, więc nie wiem, co tutaj sobie kupimy. No trochę drogo to jest, może słuchajcie, potem tutaj przyjdziemy, w kolejnym odcinku na przykład. Dobra, dalej mamy, słuchajcie, wyrka. No wyrek, słuchajcie, ogólnie dostał już dużo Robuxów. No bardzo dużo w sumie. Więc kupmy sobie może, co to jest, to możemy kupić. No ta czaszka wygląda spoko, weźmy tę czaszkę. Okej, weźmy to, on to kupił ogólnie przedtem od RG'ego, więc kradniemy, bierzemy, dzięki, spoko. Dalej, dolarek tutaj jeszcze rysuje, ale ma super koszulkę, to na pewno sobie tutaj przyjdziemy jeszcze. Otas, co on tutaj ma, no piękne, naprawdę, 1000 Robux. No ja nie wiem, czy to jest opłacalne, może kiedyś. Może kiedyś, słuchajcie, lecimy sobie dalej. Okej, tutaj mamy, czy to jest moje? Dobra, nie, słuchajcie, no Karol sobie kupił moje za 2000. Znaczy, nie, on tu kupił moje za 150. Ten, ja od niego mogę kupić za 2000. Ja myślę, że to jest naprawdę opłacalny donate, więc weźmy sobie go. Okej, ja naprawdę, słuchajcie, naprawdę teraz totalny stonks poleciał. Z 150 Robux, Kama zrobił 2000. Okej, jeszcze coś takiego jest, ej, to też jest ładne. I tu mamy, tutaj mamy jest jakiś tam, to jest fin, okej, to jest fin, spoko. Dobra, bo nie pamiętałem, daj, słuchajcie, tu mamy, ej, całkiem niezła wystawa, Olof Lolo. To co jest ta koszulka, I love bin, bo nie, no nieźle, nieźle, ten multi się urządził. Okej, no całkiem spoko to jest, mamy tutul, to jest tutel, a nie tutul, ale jak najbardziej możemy sobie wziąć za 10 Robux, słuchajcie. Bierzemy i mamy kolejną koszulkę za, a nie, to jest 500, dobra, nieważne, 500, no to i tak piszemy, czemu nie. Dobra, jasne, słuchajcie, mamy to, spoko, i lecimy dalej, w ogóle jak już mam fajny ten, taki flex god po prostu. Okej, tu nie wiem, co tu mamy, mógłby to skanować, ale obstawiam, że to może być, no w sumie nie wiem, co to może być. Obstawiam, że to jest rigroll, ale nie jestem pewien, więc ktoś może skanować na przykład na odcinku. No, nie wiem, co tutaj wyskoczy, nie mam pojęcia. Dobra, więc tu na razie, słuchajcie, no drogo strasznie, więc polecimy sobie dalej. Okej, tu mamy moje, ej, co ja już całe kółko zrobiłem, jak to się stało? Nie, no niemożliwe, dobra, lecimy jeszcze raz. Bo to, jak to się stało, ja całe kółko zrobiłem? Dobra, to może spawnę sobie obczajmy jeszcze, co tu jest? Ej, tu mamy, słuchajcie, te topki. Okej, kto jest pierwszy? Jakiś ukradewy, nie znam tego gościa. Mamy Prestona na 6 miejscu, to już jest, słuchajcie, wyzwanie. A ogólnie, żeby być w topce, trzeba mieć 26 tysięcy wydanych Robux. Czyli, no ja już mam 6 tysięcy, to słuchajcie, naprawdę kilka odcinków i tam jesteśmy na spokojnie. Także spoko, tu mamy najlepsze po prostu, a aktualnie mamy już najlepszego, spoko, można. Tu mamy jakieś fajne efekty, tu mamy frame efekt za 100. Dobra, weźmy sobie i słuchajcie, co tam, na które sposób wziąć? Ja myślę, że najlepszy będzie, myślę, że ten. Dobra, i uwaga, co mamy wylecieć tutaj, mamy jakieś szanse i gold effect, come on, no chyba to jest słabe. Słuchajcie, nie wiem, jak to wygląda w sumie teraz, ale spoko, nie wiem, możemy to w sumie dać sobie, spróbujmy, zobaczymy. Tylko, gdzie jest mój, mam tu teleport, o, dobra, super. Także weźmy sobie to, postawmy tutaj i dajmy sobie tego. Dobra, 1000 Robux, co nam będzie git i słuchajcie, dajmy sobie toy frame'a, spoko. I teraz to, aha, tak to wygląda, okej. Także ciekawe te frame'y, w ogóle mamy tutaj shop, mamy game passy. Donor Finder, co to jest, ale dziwne to jest. I w ogóle mamy tutaj takie różne jakby miejsce co możemy kupić. To weźmy sobie może Galaxy. Ja słuchajcie, lubię Galaxy, na przykład w naszej grze aktualnie w Remyciopie jest Galaxy Update. Także bierzemy sobie to. I teraz to się jakoś zmieni, czy jak to działa? Teraz, no nie wiem, jak to działa w sumie. Muszę to chyba jakoś zmienić samemu, czy jak to działa tutaj może? Okej, Galaxy. I dajmy sobie dołu, spoko. O, dobra, i to bardzo ładnie wygląda teraz, to bardzo fajnie.
Okej, czyli tak sobie mogę jeszcze dotować, mogę stawiać Teddy Noob oczywiście, jak najbardziej. I mogę sobie jeszcze dodać po prostu więcej obrazu. Także bardzo fajna rzecz, myślę, że spoko. Lecimy sobie, słuchajcie, jeszcze poobczajać tutaj. Mamy trochę Robux, no to kurde mnie kusi, ale to kosztuje 10 tysięcy. Także słuchajcie, no ja nie wiem, czy to kupić, czy nie. Może, serio, może innym razem. Tu nic nie ma ciekawego, tu Giro dalej maluje. No, naprawdę dobrze pójdzie. Tu mamy Kubiksa, co tu mamy u Kubiksa? U Kubiksa mieliśmy kebaba chyba. Ej, co to jest za obraz jeszcze? Ej, może to? Ile to jest warte? 5 tysięcy, to ja odpuszczę, elo. Pójdźmy sobie gdzie indziej. Tu słuchajcie, mamy jakieś boja, spoko. Strasznie drogo tu, naprawdę, strasznie drogo na tym serwerze. O, za 100 robów, zrób to minus. Okej, to weźmy jeszcze tutaj Pawłowi. Aha, ja to mam? Aha, no to nie mogę tego kupić, a to mogę? To też nie mogę, aha, to nieźle, to niestety nie można. Tu jest jakaś kopia, widzę grubego Rockska, to nieźle. Okej, lecimy dalej, tu słuchajcie, mamy Teddy Noob jak zwykle. Ile on kosztuje? Ten słuchajcie kosztuje 500 robów, to weźmy sobie, czemu nie słuchajcie Teddy Noob. Więc ja zabierzemy to. I mamy już na tej grze wydane, uwaga, uwaga, gdzie są moje robuxy wydane? 6700, spoko, spoko. Chyba powinien mieć więcej, ale... A dobra, 7200, okej. Dobra, dalej sobie idziemy tutaj, tu mamy Eryxa. Czy u Eryxa możemy coś fajnego kupić? Możemy sobie to kupić na przykład. Dobra, weźmy sobie to, spoko. Ej, mogę to kupić czy nie mogę? Okej, mogę. Good day, spoko, jak najbardziej. Myślę, że tobie też się przyda się z Robux, także bierzemy to. I słuchajcie, dalej mamy tutaj wyrka, uwyrka. Co to jest? Nie no, Flaylemon, co to? Nie, dobra, bierzemy to, to jest piękne, muszę to mieć. Dobra, sunglasses. Bardzo, bardzo dobra, bardzo dobry fanar w sumie. Dobra, bierzemy, spoko. I słuchajcie, mamy aktualnie wydane 9700 robux. To ostatni jak gdzieś se walimy. Może od Konstanty możemy kupić coś ciekawego. No, Loflo tutaj ma git jeszcze, to może weźmy sobie marchewkę za 500 robux. I słuchajcie, a ja to kupiłem już, okej, to może tego gościa możemy kupić. O, tego sobie możemy wziąć, spoko, to weźmy sobie. Jak najbardziej, bierzemy. I słuchajcie, jeszcze coś za 200 robux jeszcze jest, tutaj mamy Psyduka. A ile Psyduka kosztuje? 500 robux, okej, to weźmy sobie. Czemu nie, bierzemy, spoko. No i słuchajcie, mamy takim sposobem wydane 10 tysięcy robux. Piszcie Państwo mojego Discorda, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to na pewno sobie nagramy. I też porozdajemy trochę robuxów, także wbijajcie. Słuchajcie, jak macie jakieś ładne obrazy, to też wysyłajcie na Discordzie. Ja na pewno się skuszę, na pewno w kolejnym filmie, jak oczywiście seria wam się spodoba. Słuchajcie, jak dotrwaliście do końca, napiszcie hashtag robux w komentarzu, to przez serduszko. No i trzymajcie się, trzymajcie mojego dnia, cześć!